Hejka! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o najnowszych perełkach dostępnych na Cozy Belly. Mamy coś wiralowego, tak jak maska z Biodance, która podbiła internet i zdradzę Wam moją szczerą opinię na jej temat. Zobaczycie także nowości od koreańskich marek, które dopiero co trafiły do Polski, takich jak Frankly i Logically Skin oraz nowości od Beauty of Joseon, Anua i Skintra. A jeśli jesteście ciekawi technologii mikronakuwania, pokażę Wam maskę, która pozwala na wypróbowanie tej innowacji i zdecydowanie, czy się Wam podoba. Jeśli szukacie czegoś unikalnego i innowacyjnego, ten odcinek jest dla Was. Zostańcie ze mną. A ja nazywam się Paulina Szybisty i jestem kosmetolożką. Zapraszam Cię na przegląd nowości kosmetycznych. Zaczniemy od Beauty of Joseon i ich nowego przeciwsłonecznego kremu z filtrem Relief Sun Aqua Fresh. To lekki krem o delikatnej wodnej konsystencji, która natychmiast się wchłania i nie zostawia takiej tłustej warstwy. Formuła zawiera niacynamid, witamina B5, czyli pantenol i ekstrakt z ryżu, co czyni go idealnym wyborem nie tylko do ochrony przeciwsłonecznej, ale także do nawilżenia i rozjaśnienia skóry. Dodatkowo nie bieli, co jest obiektywnym plusem dla większości z nas. SPF o tak wysokiej ochronie sprawdzi się świetnie przez cały rok, a jego lekkość sprawia, że jest też idealny pod makijaż. Jeśli chodzi o moje wrażenia w ogóle, jak go testowałam, to uwielbiam tę formułę za jej lekkość i to, że nie zostawia uczucia tłustości na skórze. Nie wyczuwam też żadnych zapachów, co sprawia, że jest to świetna opcja dla osób o wrażliwej skórze. Dodatkowo ryż działa na mnie kojąco, a pantenol wspiera regenerację. Myślę, że osoby właściwie z każdym typem cery będą zadowolone. No i też jak nałożycie właśnie warstwę tego kremu, to on się błyskawicznie wchłania, jak mówię, i zostawia takie satynowe wykończenie, powiedziałabym. Nie zostawia matu, to od razu mówię, ale fajnie się wchłania i jest taka satynka. Kolejnym nowym produktem, który warto przetestować, jest maska od Biodance. Jest to maska kolagenowa o bogatej formule, która pomoże w walce z utratą jędrności i elastyczności skóry. W jej składzie znajdziemy biokolagen, który intensywnie nawilża i wygładza skórę, poprawiając jej sprężystość. I maska ma bardzo przyjemną, taką żelową konsystencję. Żelową. Powiedzmy, że to jest trochę jak maska w płachcie, ale żelowa. Musicie przetestować, żeby to zrozumieć. Dobrze trzyma się na twarzy i daje natychmiastowy efekt nawilżenia. Kiedy testowałam tą maskę, zauważyłam, że skóra od razu wygląda bardziej promiennie i tak no, po prostu zdrowo. Jest to maska zdecydowanie warta użycia przed jakimś większym wyjściem, aby uzyskać efekt glow i odświeżenia. Ja testowałam ją na dwa sposoby. Za pierwszym razem zostawiłam ją na całą noc, tak jak producent zaleca. I tak jak ja jestem typem osoby, która co chwilę przekręca się w nocy z jednego boku na drugi bok. I szczerze wątpiłam, że ona się utrzyma. A naprawdę trzymała się cały czas na twarzy. Jednak przebudziłam się w okolicach 6 rano i zdjęłam ją, bo poczułam, że wszystko, co miało się wchłonąć, już się wchłonęło. Za drugim razem zastosowałam niebieską wersję, nieco bardziej nawilżającą, jeżeli chodzi o składniki aktywne. I tym razem nie zostawiłam jej na całą noc, a na 4-5 godzin w ciągu dnia. Efekt był podobny, buzia była od razu mięciutka, nawilżona, ale też ten koloryt skóry się wyrównał. I dla mojej wrażliwej skóry miałam wrażenie, że ta niebieska zadziałała troszeczkę lepiej w moim przypadku, bo zawiera ceramidy, które moja skóra uwielbia, niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, pantenol i też ciekawy składnik, wodę lodowcową. U mnie te składniki naprawdę fajnie zadziałały. Odnośnie tej różowej maski, ona jest nieco bardziej ujędrniająca, również zawiera niskocząsteczkowy kwas hialuronowy. Mamy też adenozynę, która poprawia tą elastyczność skóry i działa przeciwzmarszczkowo. Znajdziemy też kolagen, który działa bardziej tutaj na zasadzie okluzji i nawilżenia. Mimo tego, że jest tutaj w produkcie niskocząsteczkowy, no to no, nie przypuszczam po prostu, żeby odbudowywał nasz kolagen w skórze, więc on tutaj działa też nawilżająco. Obie maseczki również zawierają niacynamid, więc uwaga dla osób, które nie tolerują tego składnika.
Ogólnie maska warta przetestowana, w szczególności gdy potrzebujemy mocnego nawilżenia. A fakt, że są one kolagenowe, no to dla mnie jest to super, bo uwielbiam to, że w żaden sposób mi się one nie zsuwają i mogę normalnie w nich pić, jeść i żyć i wszystko po prostu mogę w nich robić. Więc dla mnie szczera polecajka i uważam, że warto przetestować. Być może już słyszeliście też o popularnym serum, które po nałożeniu daje efekt takiego mikronakuwania. Delikatnie wyczuwalne jest to podczas aplikacji i to mikronakuwanie jest po to, żeby pomagać odnowie skóry i wchłaniać składniki aktywne. Teraz możecie przetestować tę technologię w formie maski, dostępnej w nowościach właśnie na Cosibelli. Jest to firma VT Cosmetics. Maseczka ujędrniająca do twarzy, która łączy aplikację serum i maski w płachcie, aby kompleksowo zadbać o tą skórę. Maska wykorzystuje tą samą technologię, co w tym słynnym serum Cica Riddle, inspirowaną właśnie tym mikronakuwaniem, co przyspiesza regenerację skóry oraz poprawia wchłanianie składników aktywnych. Co jeszcze znajdziemy? Znajdziemy w tej masce niacynamid również, który działa przeciwzapalnie, zmniejsza widoczność porów i pomaga w walce z przebarwieniami. Dodatkowo z takich składników, powiedziałabym przeciwstarzeniowych jeszcze, to adenozyna, która właśnie wygładza skórę i zmniejsza widoczność zmarszczek. Mamy też ceramidy, ceramid dokładnie MP, wzmacnia on barierę ochronną skóry i zapobiega wysuszaniu. Dla fanów propolisu jest tutaj również, i on łagodzi podrażnienia, stany zapalne i działa antybakteryjnie. Maska jest odpowiednia dla większości typów skóry i sprawdzi się zwłaszcza przy tej dojrzałej, zmęczonej czy z problemami takimi jak rozszerzone pory albo przebarwienia. Jej działanie ujędrniające, przeciwstarzeniowe oraz regeneracyjne może przynieść widoczne efekty już po kilku zastosowaniach. A proces aplikacji jest prosty. Przysięgam. Najpierw nakładacie tą jakby część prawą, serum z kroku pierwszego, a po jego wchłonięciu maskę w płachcie i całość trwa około 10-20 minut, a pozostałości esencji możecie wklepać w skórę. Więc fajna opcja, jeżeli boicie się kupić ten pełnowymiarowy produkt, tutaj nawet na zdjęciu widzicie taką miniaturową wersję tego serum, bo kupujecie tą maskę za kilka złotych i możecie przetestować na własnej skórze, czy chcecie kupić pełnowymiarowy produkt. Z kolejnych nowości warta uwagi jest cała koreańska marka Franchi, która właśnie pojawiła się na polskim rynku. Już jakiś czas temu oglądałam filmiki na temat jednego z ich produktów i chodzi mi tutaj o to serum. Totalnie mnie zaciekawiło, więc jeżeli masz problem z widocznymi porami albo twoja skóra wydaje się mieć mniej jędrna, to może zainteresować cię to serum Closer Pore Reducing. I jest to serum stworzone z myślą o poprawie elastyczności skóry i redukcji widoczności porów. A jego działanie opiera się głównie na peptydach. Peptydy to takie białka, które są świetne w poprawie elastyczności i wspomagają regenerację, wygładzają teksturę skóry, co może sprawić, że te pory stają się coraz mniej zauważalne. Dodatkowo mamy tu też adenozynę w składzie, która stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, co przekłada się na wspieranie tej jędrności, elastyczności skóry, a w konsekwencji też zmniejszenie zmarszczek mimicznych. Mamy też glukonolakton, który działa jako delikatny eksfoliant, czyli usuwa martwe komórki naskórka i poprawia teksturę skóry. Ma także działanie nieco nawilżające, co jest dodatkowym atutem dla skóry z tendencją do przesuszania. W tym serum jest jeszcze kolagen i hialuronian sodu, które wspierają nawilżenie, regenerację skóry. Ten kolagen odpowiada za jej jędrność, a hialuronian sodu odpowiada za nawilżenie. W rezultacie mamy skórę pięknie, taką sprężystą i gładką.
I właśnie produkt jest stosunkowo nowy, a w szczególności w Polsce. Franki wcześniej widziałam na zagranicznych profilach, tak jak mówiłam, i jeszcze nie zdążyłam go przetestować, ale patrząc na różne rezultaty u innych osób, to bardzo mnie zaciekawiło i daje mu szansę pod tym względem. No, dotarłam do informacji od marki, że wyniki kliniczne pokazują, że po 2 tygodniach stosowania pory są zredukowane o 26,75%. Także naprawdę jestem ciekawa tego produktu. Jeżeli już testowaliście go, to napiszcie w komentarzu koniecznie. A teraz coś specjalnego dla wszystkich fanów Anuły, Anua. Jeśli lubicie ich produkty, to na pewno zainteresuje Was krem z filtrem nowy. Krem ma filtry mieszane, ale spokojnie, osoby, które są fanami jedynie filtrów chemicznych, nie zniechęcajcie się, bo mimo tego, że ten krem jest na początku biały, to przy rozprowadzaniu się to kompletnie nie bieli. Ma właśnie lekką, przyjemną formułę, która natychmiast wchłania się w tą skórę i nie zostawia tłustego filmu, tak jak możecie kojarzyć to z filtrami fizycznymi. No i skład jest ciekawy. Ekstrakt z wąkroty azjatyckiej, która nawilża, łagodzi. Mamy też olejek z drzewa herbacianego, który działa przeciwzapalnie i pomaga w ogóle przy trądziku. Też mamy pstrolistkę sercowatą, która redukuje zaczerwienienia, jeżeli jakieś macie. No i jest antyoksydantem. A oprócz bardzo wysokiej ochrony przed UVA i UVB, to także właśnie ten kosmetyk dba o cerę w codziennej pielęgnacji przez te składniki aktywne, więc myślę, że warto przetestować, jeżeli jesteście fanami SPF-ów, tak jak ja. No i również to nie wszystko. Dla wszystkich, którzy uwielbiają też inne produkty Anua, to jest kolejna nowość. Pianka do mycia twarzy. Ma kremową formułę i zawiera kwas hialuronowy w aż 8 formach, co naprawdę daje intensywne uczucie nawilżenia skóry. Mamy też pantenol w składzie, który łagodzi podrażnienia. Mamy cynk, który tutaj kontroluje wydzielanie sebum i też zmniejsza różne niedoskonałości. Co ważne, pianka nie powoduje uczucia ściągnięcia, na co wiem, że dużo osób może się skarżyć, więc idealnie nadaje się do każdego rodzaju cery. Jest właściwie, powiedziałabym, bezzapachowa, więc to jest naprawdę łagodna pianka i uniwersalna. Jeśli więc szukacie czegoś, co dobrze oczyści skórę, ale jednocześnie zadba o nawilżenie jej i równowagę, to na pewno warto zwrócić uwagę na tą piankę. Kolejną nowością jest cała marka Logically Skin. Jest to również koreańska marka, dopiero co weszła do Polski i ja wybrałam 2 produkty, które najbardziej mnie zaciekawiły. No i z tego, co się orientuję, to Logically Skin jest jedynie na ten moment dostępna na Cosibelli. Właśnie tak jak wspomniałam, jest to koreańska marka, która skupia się na połączeniu nauki z pielęgnacją skóry i tworzy te kosmetyki oparte na badaniach i biochemii, żeby naprawdę rozumieć, czego ta nasza skóra potrzebuje i jak jej pomóc. Ich formuły są tworzone z myślą o konkretnych problemach skórnych, takich jak starzenie się, trądzik czy przebarwienia. I ich znanym składnikiem jest Aquatide, peptyd, który aktywuje autofagię, proces naprawy komórek skóry, co pomaga w zwalczaniu oznak starzenia i regeneracji. Ciekawe w tej marce jest to, że nie celują tak stricte w jeden konkretny problem, ale tworzą wielofunkcyjne produkty, które jednocześnie nawilżają, ujędrniają i rozświetlają tą skórę, wydobywają z niej najlepszy blask. I to takie bardziej praktyczne podejście. Nie musisz mieć po prostu półki pełnej kosmetyków, bo jeden produkt działa na różne sposoby. I teraz przejdźmy do tych produktów, które mnie najbardziej zaciekawiły. Pierwszy to prześliczne różowe serum z kalaminą, więc no jeżeli lubicie różowy kolor, to myślę, że też Wam może się spodobać, ale nie tylko kolor, bo składniki aktywne też są super. Serum świetne dla osób, które mają wrażliwą, podrażnioną skórę czy zaczerwienioną. Takie szybka pomoc SOS dla osób również z trądzikiem, by zmniejszyć ich stan zapalny i łagodzić zmiany trądzikowe.
Kolejny produkt to krem lub preparat punktowy. Jego główne działanie skupia się na redukcji nadmiaru sebum oraz odblokowywaniu porów, które mogą prowadzić do powstawania niedoskonałości przez zawartość sebo-duliny, więc to jest taki kluczowy składnik tego produktu. I ten produkt też pomaga w szybkim łagodzeniu stanów zapalnych skóry, zmniejsza też podrażnienia spowodowane przez trądzik, więc bardzo ciekawa tutaj propozycja w ogóle od marki. Składniki, które znajdują się w kosmetykach tej marki, są takie, powiedziałabym, nietypowe, czy może rzadko spotykane. Więc jeśli lubicie totalne nowości i testowanie coraz to nowszych technologii i składników, to myślę, że właśnie w marce Logically Skin znajdziecie coś dla siebie. Do reszty produktów odsyłam na stronę, a link tam znajdziecie w opisie. I na sam koniec, nowość dla fanów Skintry. Skintra wypuściła produkt tym razem do ciała i jest to serum z kwasem mlekowym. Co robi ten produkt? Kompleksowo dba o skórę całego ciała, a zgodzicie się ze mną, że pielęgnacja ciała bywa przez nas nieco pomijana, przeze mnie zresztą też i się do tego przyznaję. I to, co je wyróżnia, to możemy używać go zarówno do ciała, jak i twarzy. Ale przejdźmy do konkretów. Jest to Smoother Than Ever, czyli serum z kwasem mlekowym o stężeniu 12%. Serum dla osób, które cenią sobie minimalizm w pielęgnacji ciała, ale nie przepadają za klasycznymi balsamami, bo właśnie to serum możecie stosować w wieczornej pielęgnacji jako balsam. No ale nie jest balsamem, ale na spokojnie, tu chodzi o działanie. A czego możecie się spodziewać po zastosowaniu tego serum? Wygładzenie skóry, zwiększenie miękkości, a przy regularnym stosowaniu również lepsze nawilżenie skóry i redukcja przebarwień. A osoby, które mają problem z wrastającymi włosami na ciele, czy tak zwanymi truskawkowymi nogami, również mogą sięgnąć po to serum, by zwalczyć właśnie te problemy. No i jeszcze, jeżeli chodzi o samą markę Skintrę, to myślę, że warto o tym wspomnieć, że każdy wyprodukowany produkt to jest posadzenie 0,5 m² lasu i tak jak obiecujemy, tak właśnie w październiku znowu idziemy sadzić drzewa. Dajcie znać, czy któryś z produktów Was zaciekawił, a może już zdążyliście coś przetestować i jesteście po prostu szybsi niż my. I napiszcie, jakie nowości Wy pokochaliście w ostatnim czasie. Do zobaczenia za tydzień. Pa!